Pierwszy w historii polskiego hokeja mecz o superpuchar w Sanockiej Arenie. Mistrz Polski Ciarko PBS Sanok zmierzył się ze zdobywcą Pucharu Polski Krakowią. Goście świetnie weszli w ten mecz. Już w drugiej minucie strzelał Wiaczesław Kozub. Sanocki bramkarz Brian Piton przepuścił krążek między parkanami, a do bramki wepchnął go Maciej Kruczek. W 9 minucie było 0-2. Tym razem błędy sanockich defensorów wykorzystał Sebastian Kowalówka. Tuż przed końcem pierwszej odsłony nadzieje w serca kibiców wlał Matt Williams. Napastnik Ciarko zmienił lot krążka po strzale Mirosława Zatko i 18 sekund przed zejściem do szatni padł kontaktowy gol. No szkoda tej straconej bramki w końcówce, po rykoszecie tam się odbiło od nogi. No szkoda, bo do szatni 2-0 by było idealnie, no ale walczymy. W drugiej odsłonie sanoczanie natarli na rywala i mieli swoje szanse. W 30 minucie najpierw Martin Wozdecki, a następnie Krzysztof Zapała przegrywali jednak pojedynki z krakowskim golkiperem. Za to rywale skrzętnie wykorzystywali swe okazje. W 32 minucie po karze dla Rafała Ćwikły gospodarze bronili się w osłabieniu i stracili trzeciego gola. Strzelał z dystansu Damian Słaboń. Za to między 34 a 36 minutą przez długi czas sanoczanie grali z przewagą dwóch zawodników. Mimo kilku znakomitych sytuacji wynik pozostał bez zmian. Dopiero gdy siły się wyrównały, kontaktowego gola na 2-3 strzelił Justin Dacosta. 5-3, 5-4, no to są kluczowe, można powiedzieć, momenty w takich meczach. No trzeba wykorzystywać to, no oddaliśmy sporo strzałów, to nie jest powiedziane, że nie strzelaliśmy. No bardzo dobrze broni Radziszewski, ale miejmy nadzieję, że w tej trzeciej tercji przełamiemy się i zdobędziemy tego gola na 3-3 i przechylimy na naszą korzyść ten mecz. Trzecia odsłona rozpoczęła się znakomicie dla sanoczan. Już 26 sekund po wznowieniu gry na bramkę Krakowi strzelał Rafał Dudka, a odbity krążek wepchnął do bramki tuż przy słupku Martin Wozdecki i był remis po 3. Wydawało się, że sanoczanie pójdą za ciosem. 5 minut później spotkał ich zimny prysznic. Rutyniarz Józef Wojtik w popisowy sposób zakończył akcję gości i znów mistrzowie Polski musieli gonić wynik. Z ich ataków jednak niewiele wychodziło, na domiar złego w 57 minucie po strzale Grzegorza Pasiuta było 3-5. Sanoczanie jeszcze raz zerwali się do ataku i kilkanaście sekund później Mateusz Wilusz strzelił kontaktowego gola. Ale ostatnie słowo należało do rywali. Filip Stoklasa ustalił rezultat meczu na 6-4 dla Krakowi, pokonując Briana Pitona po solowym rajdzie. To było bardzo ważne, bardzo trudne dla nas, ale to pokazuje silu drużyny, że po prostu nesložila zbroně, nezalekla se a grali jsme dalej svou grę a wykorzystali jsme a ty branky jsme tam nastřelali. Super puchar po raz pierwszy w historii polskiego hokeja dla Krakowi, a sanoczanie mają nad czym pracować. No, trzecia tercja, druga piątka, która no, powinna tą grę ciągnąć, strzelać bramki, ona traci mi 3. Więc no tak nie powinno być, coś będziemy musieli zmienić. No szkoda, no wygrała drużyna lepsza w dniu dzisiejszym. Zadecydowała dyspozycja dnia. Ja mam takie pytanie trochę z innej beczki. To dobrze, że zaczynacie ligę już 14 w niedzielę, czy wolałbyś mieć jednak trochę więcej czasu na przygotowanie drużyny? Znaczy no przygotowania trwają już od końca lipca, na lodzie jesteśmy, ileż można się przygotowywać. Wszyscy czekają na te mecze. Mistrzowie Polski pierwszy mecz ligowy rozegrają awansem już w najbliższą niedzielę 14 września. A oto wyniki siódmej kolejki piłkarskiej trzeciej ligi.